Siema Robert, siema. 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 Siema Grzesiu. Cześć. Cześć. Jak Grześ? A ty? Jurek ze Szczukowskich Górek. Dobrze, drodzy Państwo, siema tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników grzybiarskich wypadów na kolejny film oto z lasu. Czyli jedziemy do lasu narobić hałasu. Jest na tą chwilę niedziela, 19 listopad 2023. Miało być zakończenie sezonu grzybowego, ale wiecie jak to jest. Miłość do lasu nie zna granic, więc kolejny wypad na grzybki z Robertem i z Grzesiem. Tym razem wybieramy się na kanie zwane sowami i chyba zobaczymy, czy będzie pieczone. Więc zapraszam na film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Śnieg sobie pruszy, jest koło zera, a my idziemy szukać kani. Zimno, trzeba się ubrać. Robert, powiedz jak po wczorajszych borowikowaniu. Zmarzłeś? Zmarzłem to zmarzłem, ale dużo obierania było. Dużo obierania? Ja nie miałem wprawy jeszcze, dopiero się uczę grzybu. Ale wyżerka będzie, nie? Wyżerka już była po części i jeszcze będzie, na pewno. Na pewno. A dzisiaj liczysz na smażone? Kanie? No. Fajnie by było, dawno nie jadłem, ostatni raz jadłem od Ciebie. No. Więc... przydałoby się. Spacerek jakby nie było, nie pójdzie w las. Okej, okay, nie pójdzie w las. Więc Grzesiu, no co, zawijam ruszamy, się. Ruszamy, nie ma czasu. Ruszamy, nie ma czasu, więc ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Idziemy na grzybki. Więc idą leśni ludzie, dzieciom dają znać. Powahajcie. Chłopaki polem. Pole, pole, łyse pole, a ja mam plon. Pomalutku, powolutku, wszystko zrobię sam. Grzesiu! Jak znajdziesz, wołaj! Grzesiu polem, a ja pójdę sobie lasem. Więc drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. A śnieg sobie pada, sypie. A nam to nie przeszkadza w chodzeniu i szukaniu grzybków, które rosną na tą chwilę tylko na drzewie. Jest, jest, czyli idziemy, drodzy Państwo, kto pierwszy znajdzie, ten wiecie, Robert? Robert fajny. Co masz, kanie? No i zobaczcie, są dwie sztuki. No i pięknie, drodzy Państwo, uśmiech. A śnieg sobie sypie. No przejdziemy, zobaczymy, nie? Najpierw idziemy polem, póki śnieg nie posypał. I sam jestem ciekaw, czy jakąś trafię. Jak saperzy idziemy, słyszysz? Mokre, ja wziąłem gumowce, gumiaczki, no ale sweter wziąłem, a tu pada, sypie w ten niedzielny dzionek 19 listopada 2023. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy, czy tu nic nie ma. Czy tu nic nie ma. Dobrze, jesteśmy na samej górze. Grzesiu chodzi, ale nic, nic. Ja wejdę trochę w las. Zobaczymy, jak coś to może jakiś inny rodzaj grzybka będzie. Więc zimno, śnieg pada, a my w niedzielę późno, bo późno, godzina po drugiej, po 14, a my dopiero zdecydowaliśmy się na wypad na grzybki. Więc widzicie, taką porą po 14
to za 2 godziny już będzie szarówka. Ale szybko wskoczymy i miejmy nadzieję, że i ja coś trafię. Więc pomalutku, po cichutku. Zobaczymy. Prawo, lewo. I nic, 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 nic. Nic, żadnej czubajki. Kani. Oj, jak zimno, jak zimno. Oj, 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 oj. Rękawiczek nie wziąłem. I zimno, mgła. I pada śnieg. Jak, Grzesiu? Masz? Małą, ale masz. Dobra, teraz czas, abym ja trafił jakąś sztukę. Dobrze, mam i ja. Jedną kanię. Więc cieszy. Cieszy. A, cieszy. Więc do koszyczka. Ogonek, żeby Grzesiu nie krzyczał za bardzo, że zostawiam ogonki. I mam jedną kanię. Ale z lasu. Z lasu. Nie robiąc hałasu. Dobra, szukam dalej. Jak widzicie, szybko się biało robi. A śnieg pada, proszę. A ja spróbuję jeszcze trafić jakąś sowę kanię. Więc muszę pospieszyć się, bo zaraz będzie białutko. Więc pójdziemy tędy. I oby jeszcze z jedną, z dwie. Tak, aby jajka nie marnować na jedną kanię. Ajajajajaj. Grzesiek tam się wydziera, ale mnie nie ma, bo jestem w lesie daleko. Słyszę go, ale przedniedę zawijał. Na pewno trafił tam na swoim poletku kilka kań i mnie woła. Ale jak to mówię, nie będę mu podbierał grzybków, nie będę chodził za nim. Więc chodzę sobie sam po lesie. I co znajdę, to moje. Nieprawdaż, drodzy widzowie? Co znajdę, to moje. A Grzesiek niech się wydziera, a ja udaję, że go nie słyszę. Dokładnie. Dobrze. Pada, pada, tu mniej. Widzę coś, chyba jest. Zmęczyłem się, drodzy Państwo. Zmęczyłem się tym górka, dół, ale mam jedną sowę. Jedną, tylko zobaczymy. Jest. Dokładnie. Jest. Mała, bo mała. Ale jest. I buzia już się cieszy. Czyli 2 sztuki, które mam. I będzie jednak smażone. A teraz z górki, jak to się mówi, na pazurki. Szkoda, że nie mam salek. Albo nart. Tak to by się wkrótce, za jakiś czas pozjeżdżało. Dobra, proszę, proszę. Dokładnie znacie. Dokładnie, proszę, zielonego wyszliśmy. Bardziej otwarte miejsce, gdzie bardziej proszę. Ale 2 kanie mam, więc smażone prawdopodobnie będzie. Nie inaczej. Teraz wrócę lasem do samochodu i zobaczymy, czy lasem, w tym bardziej tutaj węższym, zielonym, będą jakieś kanie sowy. Ale białutko. Gdzie tu iść? Gdzie tu iść? Głęboko w las nie mogę iść. Z tego względu, że bardziej przy brzegu lasu, na łące, można znaleźć o tej porze roku, przynajmniej w tych miejscach, kanie. Więc z brzegu muszę chodzić do wyjścia z lasu. A tu delikatna mgła i śnieg. Zobaczcie, jak mocno pruszy. Że świata nie widać, jak to się mówi. Okej. Zaraz będzie ciemno, bo jest późno, późno, późno. Niedzielną porą. Chłopaki tam dalej chodzą. Coś tam słychać, ich tam gdzieś daleko. A ja wbijam się tędy, sam. I miejmy nadzieję, że coś jeszcze chycę. Fajnie, fajnie. W prawo, w lewo. A tu nic. Nic, nic, nic. Nic. Więc dopóki jestem w lesie, są jakieś szanse na trafienie kani. Więc tylko trzeba
chodzić, chodzić szybciutko i szybko się rozglądać. Szybko się rozglądać, a może gdzieś jeszcze będzie. Ale dwie piękne mam i to najważniejsze, że będzie z niedzielną porą 19 listopada 2023 smażone. Świeże kanie. Okej. Będą świeże kanie. Robi się ciemno, drodzy Państwo. A jeszcze przejdę kawałek i będę wracał się w stronę samochodu i zaradzić ująć. Borowików nie spotkałem, przynajmniej w miejscach takich, co nieraz trafiałem, ale jest pięknie. Sami widzicie dokładnie, jak bajecznie. Śnieg sobie pruszy, a ja sobie spaceruję po lesie. Najważniejsze, że będzie smażone i zobaczymy, co tam u kolegów. Od razu mówię, że Grzesiu może mieć sporo z tego względu, że on poszedł na polankę w swoje miejsce, a ja mu grzybów nie będę podbierał, nie będę koło niego za nim chodził, tak aby znów jakiś nieszczęśliwy człowiek napisał w komentarzach, że Grzesiowi podbieram grzyby, chodzę za nim. Nic z tych rzeczy, drodzy Państwo. Ja chodzę po swojemu, mam swój rozum, swoje lata i po prostu lubię chodzić sobie sam i sobie zbierać grzybki. Zobaczymy, co to jest. Pięka, piękna opięka. Opięka. Zobacz, jaka ładna. Więc do koszyczka pójdzie na jeśnicę. I tak mówię, znajdzie się zawsze jakiś nieszczęśliwy człowiek skrzywdzony przez życie, który zamiast oglądać film, to szuka tylko powodu, aby dopiec mi w komentarzu. Więc niech żyje sobie dalej w tej świadomości, w swoim świecie. Ja się nie zmieniam i zostaję sobą. Więc, drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Więc zawijam się do kolegów i idę sobie dalej drożką. No ja, drodzy panowie, całe wiadro. Pół. Pół, no ty, tak mówiłem. Parę sztuk. Parę sztuk są. A ty? Grzesiu też. No, co masz? Masz borowika? Nie, dwa. No. Dwa kozaki. Ile masz kozaki. Kań? To nie kozak jest. Nie? Nie a te, te, opieńka, ja też mam jedną. No ładnie. I kań, raz, dwa, ładnie. Trzy, cztery, pięć, sześć. Ja dwie kanie, ale ja tylko lasem chodziłem. Wiesz, nie chciałem ci podbierać, no, żeby w komentarzach nie mówili, że chodzę za tobą i ci podbieram grzyby. Ale Grzesiu, zobacz, jak biało. No wiem, to nie ma sensu w ogóle. Nie ma zresztą chodzić, mieliśmy pojechać w inne miejsce, ale już nie ma co, bo zaraz będzie ciemno. Robert, powiedz coś od ciebie w ten piękny wypad. Piękną mamy zimę. No. Fajnie, że się udało coś zebrać, jeszcze zjemy kanie. Pokaż, będziesz miał w końcu, Robercik. Mami, wczoraj masz, było masz. I dzisiaj było, będę no, Grzesiu, do jak? Do końca roku. My to jesteśmy wariaci, w taką pogodę jeszcze o tej porze, nie? Tak, zasypany samochód. Samochód zasypany. Ale co się nie robi, drodzy Państwo, dla grzybów. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I jedziemy na Kielce. Cześć. No, nieźle, nieźle. Dobrze, nie obszczamy. Robek, ale się szklisz jak borowik dorodny. Pogoda fajna. Pogoda fajna. No i, drodzy Państwo, jedziemy na Kielce. Baja.
jest taka wyżerka, czyli kanie spod praktycznie śniegu w tą śnieżną pogodą, ale wyżerka warta grzechu. Miam. I pyszne, chrupiące nogi oraz kania pychotka smacznego. Do następnego filmu, drodzy widzowie. Smacznego. Miam.